zobaczymy za dwa biegi, nie? Nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. Na razie jest średnio. Ja jestem kibicem z Bydgoszczy, także bardzo przyjemnie, no ale nie idzie akurat po naszej myśli, nie? Chociaż jeszcze jest szansa zremisować. Miały być emocje i były emocje. Po zaciętym pojedynku Wybrzeże pokonało Polonię Bydgoszcz 49-41. Bohaterami spotkania byli Thomas Jonasson i Dersi Ward. You're the hero of the day. I don't think so. I think it was more of a team effort. We all rode pretty good and we knew it was going to be hard, but I think Bydgoszcz is the top team in this league and we beat them, so it's going to be hard when we go to Bydgoszcz. I don't think it'll be the same result, but we'll go there and try. Yeah, you know, it was fucking great. You know, we were working hard at the track, in the pit, and together we did it like a team today. Did the new silencers change anything? You know, I have been riding with the new silencer from the start of the beginning in Sweden. And I have found a setup and setups that makes the bike go together with new engines and so on. So for me, it wasn't a big difference. Tak, wiedzieliśmy, że będzie ciężko i na początku było wszystko ok, jechaliśmy równo, było dobre widowisko, a pod koniec po prostu zmienił się trochę tory i u nas przełożenie oczywiście trzeba było zmienić i my nie wiedzieliśmy, którą stronę. Także no, musimy się cieszyć, że tak się stało, zdrowo się skończyło się wszystko i musimy u siebie odrabiać te bonusy. Powiedz, nowe tłumiki chyba nie zakłóciły przebiegu spotkania, prawda? Nie, było fajne widowisko, także tor był bardzo dobry i myślę, że nowy tłumik to jest, nie jest tak źle. Ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. Na pewno w dniu dzisiejszym drużyna gdańska była lepszą drużyną. Jak się okazało, w końcówce meczu dobrze odczytali ten tor. Z pewnością przysiądziemy, potrenujemy i znajdziemy to, czego nam dzisiaj brakowało. Brakowało nam wyjścia z łuków w motocyklach. Ostatni zawodnicy przyjezdni, którzy ścigali się w Gdańsku, mam na myśli zawodników z Poznania, mieli sporo pretensji co do przygotowania toru. Jak było dzisiaj pana zdaniem? Tor jak zawsze doskonały, także ja tutaj nie widzę żadnych problemów. Oczywiście ten tor mógł być zupełnie inny, bo nie byłem na tych zawodach, stąd też w dniu dzisiejszym na pewno tor do walki, jak to zresztą zawodnicy pokazali, stworzyli wspaniałe widowisko na dobrze przygotowanym torze. Mecz mi się wydaje mógł się podobać, dlatego że w końcówce był emocjonujący. Na pewno pierwsza część spotkania dla Bydgoszczy, druga dla zespołu Wybrzeża. Fajnie, że gonili zawodnicy Gdańska swoich kolegów zamiędzy, że tak powiem. Gdańskowi naprawdę należy się ta Ekstraliga i mam nadzieję, że to się uda w tym sezonie. Po ostatnich wynikach jest pan podbudowany? Myśli pan, że... No widać, co się stało, kiedy do składu wrócił po kontuzji Dersi Ward, także... Strzał dziesiątkę na razie, jeżeli chodzi o transfer tego zawodnika do Gdańska. No i przede wszystkim fajnie, bo widać, że kibice się utożsamili od razu z tym zawodnikiem. No, Paweł, dzisiejszy mecz to było arcyciekawe widowisko, a jego ozdobą z pewnością była twoja szarża w walce z Grzegorzem Walaskiem. Miał chyba trochę pretensji do ciebie po tym wyścigu, prawda? Dzień tam szarża. Widziałem go przy płocie, no to, troszkę byłem z przodu. No, to ja, to jest liga i tu nie wolno patrzeć na to, czy jedzie kolega, czy nie kolega. Na to, że nie ma kolegów, no, więc trzeba było jechać tak jak trzeba. Ja zgrzałem, żeśmy sobie tam podali rękę później, także nie było problemu. Ja mówię, to jest żużel, on mnie dzisiaj, ja go, także no, nie powinno się mieć pretensji. No, albo jeździmy na żużlu, albo bawimy się w szachy. Bał się pan, jak przegrywaliśmy sześcioma? Nigdy się nie bałem, zawsze byłem za GKS-em i zawsze będę. No, wygraliście naprawdę dobrze. Czekaliśmy na to zwycięstwo z Bydgoszczą przede wszystkim, bo Bydgoszcz prowadziła w tabeli. Także jestem bardzo zadowolony z tego meczu. Dobrze, że zrehabilitowało się z Gniezna już? Myślę, że tak. Jak tam następne mecze? Będą kolejne zwycięstwa? Oczywiście, jak inaczej. Muszą być. Pomimo tego dobrego wyniku, nikt w klubie nie popada w nadmierną euforię. Przed nami jeszcze wiele spotkań, a najbliższe w łotewskim Daugavpils, gdzie nasi zawodnicy z całą pewnością pojadą po zwycięstwo.